Cześć, witam was bardzo serdecznie. Podobno Polacy kupują nieruchomości gdzieś w Hiszpanii. Ja się im wcale nie dziwię. No bo jeśli dojdzie do jakiejś interwencji militarnej w Polsce, to kto nas będzie bronił? No kto? Nie dość, że politycy pierwsi uciekną, to na dodatek mamy żołnierzy, z których robi się ofermy. Naprawdę. To, co się wydarzyło wczoraj, wyobraźcie sobie, że w mediach dzisiaj gruchnęła wiadomość. I teraz, co inni mają o tym myśleć? Co mają myśleć ci inżynierowie, którzy patrolują płot po drugiej stronie? Oni tam mają patrole swoje. Co mają myśleć inne obce armie, przeciwko którym wydajemy miliardy złotych, kiedy żołnierz po 15 latach służby, podobno według żandarmerii wojskowej czy według, według tych wszystkich tam generałów, podczas przekazywania broni strzelił sobie w stopę i jeszcze ranił. Kolegę w palec. No niebywałe. Moi drodzy, aż to mi tak śmierdzi, ale tak mi to śmierdzi, że to się tak kupy nie trzyma po prostu. Ja to zastanawiam się, co tam się naprawdę wydarzyło i o co naprawdę chodzi. Na moje oko całe to zamieszanie, całe to zajście teraz będzie miało takie konsekwencje, że będą debatować nad tym, czy faktycznie żołnierze powinni nosić broń, bo oni mogą sobie krzywdę zrobić. Mało tego, teraz więzienie grozi tym żołnierzom. Ja wiem, że ktoś powiedziałby, jaki Science Fiction albo jakaś komedia, nie, moi drodzy, to nie jest komedia. To się naprawdę wydarzyło. Jak zaraz wam przeczytałam zeznania i tych wojskowych, i tych mediów, to to jest taki burdel tam, że naprawdę aż śmierdzi mi to jakimś spiskiem. I to nie jest tyle teoria spiskowa. Żołnierze ranni na granicy wiadomo, Jaki jest ich stan? Jeden z żołnierzy, jak podaje Wirtualna Polska, najpierw wam przeczytam. Poszkodowany w incydencie na granicę, wyszedł ze szpitala. Drugi postrzelony zostaje na obserwacji. Hmm. I teraz moi drodzy, patrzcie na to. Dowództwo Operacyjne. Komunikat dotyczący incydentu w operacji Bezpieczne Podlasie. Dzisiaj około godziny 18.45 w pobliżu miejscowości Nowa Łuka. Województwo Podlaskie doszło do nieszczęśliwego wypadku podczas przekazywania to jest bardzo ważne teraz słowo klucz. Podczas przekazywania broni w trakcie zmiany posterunku padły niekontrolowane strzały z broni służbowej, w wyniku których w nogę został postrzelony żołnierz pierwszego batalionu czołgów na miejscu Zdarzenia żołnierzowi udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej, następnie niezwłocznie został przetransportowany do szpitala. W zdarzeniu ucierpiał również drugi żołnierz z tej samej jednostki, który został ranny w palec dłoni. No i oni mu tam udzielili pomocy, życiu obu żołnierzy nie zagraża niebezpieczeństwo. Dlaczego ja tak parsłem śmiechem? Przepraszam, bo to wiadomo, sprawa poważna, bo to żołnierz tam ucierpiał. No dlatego, że naprawdę, jeśli ja parsłem śmiechem, że w armii takie rzeczy się dzieją, to jak musi reagować ktoś, kto stoi pod płotem z jakimś prętem, z jakimś młotkiem, z jakąś piłą? Ludzie, oni naprawdę robią z tego kraju pośmiewisko. Naprawdę. Oni nawet z mundurowych robią pośmiewisko. I teraz będzie tak, że, że naprawdę zaczną debatować nad tym, czy żołnierzą. Faktycznie warto dać broń, a później żołnierze może będą stali z takimi zabaweczkami, takimi jak na Mikołaja się dostawało, albo na śmiglu z dyngus, na z nawody takim, nie? I teraz, moi drodzy, słuchajcie. Wirtualna Polska pisze dalej, doświadczeni wojskowi. Wielu komentatorów zwróciło uwagę w komunikacie na hasło o przekazaniu broni. Wielu było zdziwionych, gdyż żołnierze mają własną broń. Rzecznik, e, bezpieczne Podlasie, Tłumaczy, że zostało to źle sformułowane. Słuchajcie teraz. Chodziło o przekazanie służby. I podczas tego przekazywania doszło do niekontrolowanego strzału, w wyniku którego ranni zostali żołnierze. Jak podkreślił jeden z poszkodowanych żołnierzy, ma 24 lata i rok służby za sobą. Drugi ma 39 lat. I jest po 15 latach służby. W sprawie postępowanie prowadzi żandarmeria wojskowa. 15 lat służby. 39 lat na karku. Tamten ma. Rok służby i 24 lata. Jak powiedział ten gościu, to zostało źle sformułowane, bo chodziło o przekazanie służby. A ja teraz sobie jeszcze raz wracam do tego, co oni tam napisali. Podczas przekazywania broni, podczas przekazywania broni, doszło do tego incydentu. Więc najpierw mówią przekazywanie broni, później się tłumaczą, że przekazywanie służby, natomiast nie poprawili tego. No zostawili to. Tak jak jest. Moi drodzy, ale słuchajcie, teraz, żołnierze ranni przy granicy. Ja to jak to usłyszałem, zobaczyłem, to myślę sobie, kurczę, inżynieria tam znów y, trenowała, miała lekcję. No, lekcję miała studiowała przy płocie i znów coś złego zrobili. A tu się okazuje, że oni się sami postrzelili. Wiadomo, jak podaje interia, w jakim są stanie. Nawet mają nowe informacje. We wtorek podczas operacji bezpieczne Podlasie. Przy rozładowywaniu broni padły niekontrolowane strzały, w wyniku których dwóch żołnierzy zostało rannych. W sprawie pojawiły się nowe informacje prokuratura, wszczęła postępowanie, które toczy się w sprawie nieostrożnego obchodzenia się z bronią. Według kodeksu karnego za taki czyn żołnierzom może grozić nawet do trzech lat więzienia. No i teraz pójdzie w świat taka informacja. Ty słuchaj, no bo ci polscy żołnierze tam na tej granicy, to to są takie ofermy, że oni to sobie nawet w nogę strzelają przy przekazywaniu broni, czy tam rozładowywaniu. No to może jednak jutro skorzystamy i przeskoczymy. Mało tego, to jest podobne jak z tym żołnierzem, który gdzieś tam dopierdla poszedł, bo oddał strzały w powietrze. Ci teraz będą szli, a ja chciałbym wiedzieć, jak było naprawdę. Czy faktycznie było tak? Że przy przekazywaniu, najpierw mówią, że to przekazywanie służby, później przekazywanie broni, tak naprawdę nikt nic nie wie. Jest to tak śmierdzące, aż strach pomyśleć, co tam się wydarzyło. Bo jeśli oni powiedzą tym żołnierzom, że mają trzymać usta zamknięte na kłódkę, żeby nic nie mówić, no to oni źle powiedzą i my się nigdy o tym nie dowiemy. Ale inni będą się śmiać, inni będą kpić z nas, po prostu będą nas traktować jak kraj do zabawy. Jak kraj, który można rozbroić, do którego można wtargnąć, nieostrożne obchodzenie się z bronią. Taki kierunek dochodzenia przyjęła prokuratura. I nawet tego nie ukrywają. To mogliby chociaż to zataić, żeby tam ci płotu tego nie słyszeli, nie widzieli. I oni naprawdę myślą, że my w to uwierzymy. No nawet gdyby tak było, że ci żołnierze, ale po 15 latach służby, no dobra, może się zagapił, może niefortunnie coś się wydarzyło. To pokazuje naszych żołnierzy w bardzo złym świetle. A ja śmiem twierdzić, że to nie było tak, że on się zagapił. I jeszcze śmiem twierdzić, że zaraz będą debatować nad prawem o tym, żeby jednak coś tam ograniczać. No bo teraz coś tam dali więcej tym żołnierzom. No to jednak są jakieś jeszcze organizmy żywe w Polsce, czy to w świecie polityki, czy też yy, aktywistycznym, że im to wcale tak nie pasuje, żeby ci żołnierze jednak mogli więcej. Więc oni teraz będą kombinować, jak zrobić, żeby wrócić do tego, co było, a może nawet jeszcze bardziej ich ukrócić. No i teraz będziemy mieli. Bo zawsze jest tak. Ja to zawsze się odwołuję do tego, co było 11. No, 11 września. No, później kontrole na lotniskach. Wszędzie już były. Kurcze wszędzie już były. W Stanach przede wszystkim i w Europie. No, wystarczy jedno zrobić coś malunkiego, żeby już to poszło, żeby ta lawina poleciała. Naprawdę, wystarczy mała kuleczka śniegu. Żeby ogromna lawina powstała. I nie inaczej jest teraz. I teraz zobaczcie: Kilka lat pierdla za to, że podczas przekazywania broni strzelił sobie w. Ale teraz, jakbym chciał wiedzieć, bo to jest też teraz bardzo ciekawe. No bo tak, skoro jeden ma uszkodzoną nogę, drugi palec, to teraz ten, który trzymał tę broń, musiał strzelić sobie w nogę i koledze w palca. No przecież nie strzelił sobie w palca. Tak, to było? To ten, który trzymał strzelał, czy który? Ale to ten, który po 15 latach służby jest, czy ten drugi, który ma rok służby. Przecież to się naprawdę, przecież oni pierwszy raz tego nie robili. To nawet na samo myślenie już o tym, o tej całej sytuacji już dochodzą do mnie różne takie domniemania, że to jednak tak nie było. No bo naprawdę tysiąc razy może to robili. I akurat tego no to może byli pijani. Okej, okay, no może byli pijani, ale też w to nie wierzę. To naprawdę nie jest tak, jak nam piszą, jak nam mówią, bo tam mogło dojść zupełnie do czegoś innego. A jaką mamy pewność? Patrzcie teraz, słuchajcie. A jaką mamy pewność, że ktoś z za płotu ich nie ranił? Jaką mamy pewność? No jaką? Jaką mamy pewność? Nie mamy takiej pewności? Nigdy się o tym nie dowiemy. Chyba, że inżynier ma telefon. I nakręcił. Dobra, trzymajcie się bardzo cieplutko i pozdrawiam tych, którzy kupują nieruchomości za granicą. Ja się wcale nie dziwię. Naprawdę, jak dojdzie do czegoś, to mi się wydaje, że to będzie tak, że oni staną, a tamci będą jechać. Nikt nas nie obroni. Politycy już będą dawno za oceanem i będziemy sami. Więc trzeba się samemu teraz jakoś zabezpieczać i coś naprawdę kombinować. Sobie coś tam już układać, jakieś drugie życie. Pozdrawiam, napiszcie co o tym sądzicie. I do usłyszenia. Cześć. Papa. Pa.